No, dzień dobry w nowym roku. Muszę trochę wyczyścić kamerkę. O, druga. Czy to ta sama? Schowała się. No dobrze, sprowokowaliście mnie do tego, bym włączył live'a ze spaceru w parku. O, następna. Ale numer, zobaczcie. Ona jest normalnie 30 cm ode mnie. Skubana. Ona się jakoś nie przejmuje polityką i gospodarką. Tu ma gospodarkę, w lesie, w parku. To jej dotyczy. No dobra. Jak tu się ustawić, żeby tej poświaty nie było. Dzień dobry w nowym roku. Wszystkiego dobrego w nowym roku życzę. No nie wiem, jak tu się ustawić. Sprowokowaliście mnie, moi drodzy, do włączenia live'a. Tam parę godzin temu wrzuciłem post. No i jakoś nie mogę tego wyczyścić. No i jakoś reagujecie i piszecie, ja sobie to czytam. Tomek, ja doceniam propagandę medialną. Mylisz się, że nie doceniam. Doceniam. No też, no wiesz, w pewnym sensie jestem uczestnikiem tego życia i obserwuję te wszystkie wiadomości i rozumiem siłę propagandy i jak gdyby, no wiem, że należy do media, należą do no głównych graczy światowych, o tak bym powiedział, nie? W sensie takim, tu nie ma żadnych teorii spiskowych czy coś, no po prostu biznesy te największe tworzą się w różnego rodzaju holdingi, współprace, spółki zależne, no i tyle, no i po prostu kanały telewizyjne czy media, no należą po prostu do tych biznesów, no to jest oczywiste dla mnie, nie? Więc wiadomo, że te scenariusze, które są nam przekazywane, no to one są przekazywane po prostu w sposób przygotowany odpowiednio. To jest dla mnie jasne, nie? Więc dlatego od jakiegoś czasu nie nagrywam żadnych live'ów i też się nie poddaję temu, ale jest nowy rok, to sobie mogę trochę dzisiaj pogadać. Pokazywałem wcześniej wszystkie te moje wypowiedzi, no bo oni mają zasięgi, ja nie mam, więc to jest taka syzyfowa praca. Ale tutaj dla tych najbliższych znajomych sprowokowaliście mnie do tego wpisu dzisiaj do komentarzy, do tego bym skomentował po prostu ten mój wpis i wasze komentarze, no to dobra, no to komentuję. Nie wiem skąd takie przekonanie u niektórych z was, co widać też w tych komentarzach, że Europa jest bankrutem i Polska jest bankrutem, nie? Że to wszystko już pada i w ogóle. Słuchajcie, dopóki jest wartość intelektualna, dopóki jest produkcja, dopóki jest rzemiosło, dopóki mamy wyrobnictwo, w sensie produkcja, rzemiosło, wyroby, tak? To nie ma mowy, żeby jak gdyby ludzie sobie nie poradzili, nie? No, myśmy stworzyli tą stronę www.polskisystembarterowy.pl, bo wymiana gospodarcza w tym kraju nie jest zakazana, moi drodzy, nie? Więc zawsze możemy się wymieniać na usługi. Zawsze możemy się wymieniać na towary. To nie jest zakazane, to jest prawem dopuszczone. Natomiast jedyna rzecz, która nas tutaj jakoś ogranicza, no to jest po prostu, to są te kwestie wszystkie podatkowe, które no w tym systemie, jeżeli żyjemy i on nam został w pewnym sensie narzucony, a nie chcemy być karani, tak, no to musimy to wypełniać. Ale jak gdyby ten pieniądz złotówkowy dzisiaj, to on sprowadza się tylko do tego, by po prostu w nim rozliczać te podatki i daniny, do niczego więcej. My między sobą już, jako przedsiębiorcy i ludzie, wcale nie mamy obowiązku rozliczać się w złotówce. Więc my żyjemy po prostu w mylnym przekonaniu. Więc jeżeli my będziemy się jednoczyć w grupy, w jakieś kluby, powiedzmy, przedsiębiorców, czy powiedzmy w kluby gospodarności, czy w kluby wzajemnej pomocy, no to przecież nikt nam tego nie zabroni. Także w ogóle mowa o tym, że Europa jest bankrutem, czy że Polska jest bankrutem, dla mnie no w ogóle nie ma uzasadnienia żadnego, tak? Są polskie przedsiębiorstwa, małe firmy rodzinne, są polskie zawody w Polsce, które po prostu między sobą się mogą wspierać i jak gdyby współpracować ze sobą i tu po prostu tą drogą trzeba iść.
ta sytuacja ogólnoświatowa i sytuacja geopolityczna i gospodarcza w Polsce, tutaj u nas na naszym podwórku, nas do tego po prostu jak gdyby w pewnym sensie, no w pewnym sensie, no wymusza to od nas, tak? Więc takie jest moje na to spojrzenie. Natomiast system generalnie ucisku, jaki by on nie był, moi drodzy, w historii upadał. Upadał. O, jakiś piesek ładnie przyleciał do mnie. I tym razem tak samo się to skończy po prostu, nie? Bo te władze, te media, mimo tego, że mają duże zasięgi, nie mają po prostu większego udziału w społecznościach niż kilka procent. Więc generalnie, jeżeli społeczności będą się łączyły w kluby współpracy gospodarczej, w kluby wsparcia, w kluby pomocowe, no to będą miały po prostu przewagę, tak? Społeczności powinny łączyć się też i budować własne kanały informacyjne i wykorzystywać, dopóki będzie można, na przykład takiego Facebooka, YouTube'a. Tam już dostęp po części w wielu obszarach jest ograniczany niektórym ludziom, którzy nie wiedzą za bardzo, którzy gdzieś tam emocjonalnie za bardzo no, dyskutują i wypowiadają pewne frazy i słowa, które przez te systemy, przez algorytmy są wychwytywane i jak gdyby kasowane, ale przecież każdy z Was, każdy z nas może sobie uruchomić stronę swoją internetową, wizytówkę jakąś, promować tą wizytówkę. Moi drodzy, myśmy to już zaczęli, tak? I na przykład ten polski system barterowy.pl jest jedną taką, powiedzmy, platformą, która ma na celu łączenie intelektu, bo jak będziemy łączyć wspólnie intelekt i z tego intelektu będą wychodziły dobra, to te dobra będziemy wymieniać między sobą i konsumować poza systemem, poza tym dzisiejszym korporacyjnym systemem. Nie musimy kupować w Lidlu, nie musimy kupować, nie wiem, w Castoramie, czy w innych sieciówkach, czy w innych korporacyjnych, jak gdyby, dobrodziejstwach tego świata, tak? Tylko możemy działać na podstawie własnej wymiany sieciowej. I te sieci trzeba budować, sieci społecznościowe, sieci gospodarcze. Własne i tam własny porządek wprowadzać. I to jest właściwa metodyka. I dopóki ta wartość intelektualna będzie w nas wiara przede wszystkim, tak, i będzie chęć innowacyjności, czyli odchodzenia od standardów i wymyślania nowych rozwiązań, tutaj myślę i o produktach, i o formach komunikacji, i o usługach, i o doradztwie, tak, dopóty nie ma mowy o tym, by po prostu Polska była bankrutem, czy Europa była bankrutem, tak? Bankrutuje w tej chwili dotychczasowy system finansowy, bo pieniądz generalnie traci na wartości. Co to znaczy? To znaczy, że ma coraz mniejsze zaufanie. Coraz mniejsze zaufanie, bo inflacja sama w sobie, która obniża siłę nabywczą, gdzie w efekcie obniżana jest siła nabywcza pieniądza, po prostu daje nam wyraźny sygnał, że ten system, ten pieniądz dotychczasowy, on traci wartość, czyli przestaje być ważny, czyli traci na znaczeniu, tak? No to teraz nasza rola jest w tym, byśmy po prostu szli inną drogą, niesprzeczną z prawem, niesprzeczną z przepisami, no bo nie chcemy być przestępcami, chcemy normalnie żyć, normalnie pracować, uśmiechać się, być radośni, wspierać się, tak? To jest nasza chęć do życia, ale myśleć i zastanawiać się i edukować się i wzajemnie się szkolić i pouczać, jak po prostu w tych stworzonych przez ten system warunkach mimo wszystko żyć. I ja myślę, że taka sytuacja już, proszę Państwa, moi drodzy, następuje w Polsce. Dlatego, że mimo obwieszczania nie wiadomo jakiego kryzysu w nieruchomościach, tego, że ceny będą lecieć na łeb na szyję, że deweloperzy pobankrutują, że cały świat padnie, że wszyscy umrzemy i tak dalej, mimo tego wszystkiego jakoś mamy początek 2023 roku i apokalipsy nie ma, bo ludzie wbrew pozorom jednak mają intelekt na wysokim poziomie, tak, potrafią się komunikować, wspierać i przeciwdziałają po prostu kryzysowi, przeciwdziałają. I tak naprawdę cały ten kryzys w obliczu intelektu pojedynczych ludzi pozbieranych w grupy
po prostu przeminie. Ja w to wierzę głęboko. I tym akcentem noworocznie wszystkim życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim dużo optymizmu i otwartości na nowe rozwiązania, na nowych ludzi, na nowe kontakty. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam ze spaceru, nie wiem jakiego, wiosenno-jesiennego, bo na pewno nie zimowego. Nie? Wszystkiego dobrego, na razie, dziękuję, pa.